Kolejne sukcesy odnoszą młodzi zawodnicy w olimpijskim taekwondo. Silna ekipa AZS UAW Wrocław ostatnio świetnie radziła sobie na Pucharze Świata w Słowenii. Teraz przywiozła kolejny medal z zawodów w Belgii. Trener Przemysław Pachla chwali zawodniczki. Bardzo dobry występ jak nasz pierwszy start na Pucharze Świata rangi G2. Nasza kadetka Nikola Janik zajęła trzecie miejsce. Przegrała z tą samą zawodniczką, która w Słowenii kilka tygodni temu. Dziewczyny obie spotkały się w półfinale, Nikola wtedy przegrała jednym punktem. Trener docenił także dobrą postawę innych podopiecznych. Maja Maroszek zajęła miejsce piąte. Kategorie, w których startowały, były bardzo mocno obsadzone. Również na zawodach dobrze wystąpiła Klaudia Nowicka, jednak ona nie przeszła przez fazę eliminacji. Na pocieszenie mogę tylko dodać, że wszystkie dziewczyny przegrały z mistrzyniami swoich kategorii. Po sukcesie w Belgian Open ekipa pojedzie do Niemiec. To jest nasz kolejny turniej z rangi Pucharu Świata, jednak ranga tego turnieju jest troszkę mniejsza, jest to ranga Pucharu G1. Również ten sam skład, czyli kadetki Nikola Janik, Maja Maroszek i Klaudia Nowicka. Zawody odbędą się w Hamburgu w najbliższą niedzielę, także również liczymy na dobry występ. Pytamy też Nikolę Janik, jak ocenia swój ostatni sukces. Był to jeden z mocniejszych turniejów, na których w ogóle byłam. Jestem zadowolona z walk, choć jednak przegrałam, a i tak bardzo mi się podobały zawody oraz występ na zawodach. Wrocławska zawodniczka przyznaje, że droga po medal była trudna, jednak w walkach pokazała się z dobrej strony. Oczywiście druga walka była trudniejsza trochę, ale jestem z niej tak naprawdę bardziej zadowolona, ponieważ zrobiłam większy postęp niż stoczyłam z tą samą dziewczyną walkę w Słowenii. Będziemy uważnie śledzić występy wrocławskich zawodników.